Bycie mainerem, czyli OTP danej konkretnej postaci, czyli z angielskiego One Trick Pony, ma swoje zarówno plusy i minusy i da się znaleźć zarówno zwolenników tej idei, jak i przeciwników. Nie ukrywajmy jednak, że dobry OTP danej postaci ma przewagę nad graczem casualowym, gdyż doskonale wie, jak działa i co może zrobić daną postacią we wskazanej sytuacji. Możliwe jest również wyszczególnienie takich postaci, które dają mainerowi najwięcej możliwości, głównie pod kątem mechanicznym, ale również wpływu na całą grę. Dlatego zdecydowałem się przygotować dla Was subiektywne zestawienie postaci, które w mojej skromnej ocenie są najlepszymi do one-trickowania, nie tylko pod kątem rankedów. Serdecznie zapraszam. I nie, nie będzie to szczur w czapce. Walczę o lepsze jutro. Numer 10. Jace. Bohater być może nie należy do grupy najpopularniejszych postaci, jednak pod kątem siły samego bohatera jest on niewątpliwie mocną postacią. Mamy w zasadzie 7 umiejętności, które pozwalają nam na dobre dostosowanie się do sytuacji, w której się znajdziemy. Na linii, jeżeli gramy na mocno agresywnego przeciwnika, jesteśmy w stanie, korzystając z zasięgu, spokojnie farmić się, a jeżeli wiemy, że możemy spokojnie z oponentem wygrać, nie pozostaje nic innego jak harasowanie go z dystansowych umiejętności oraz wbicie się z młotem przestawionym na atak blisko dystansowy. Shurimo, twój cesarz powrócił. Numer 9. Azir. Azir jest jedną z postaci, które przy zakupie czwartego przedmiotu mogą samodzielnie wygrywać teamfighty. Nie da się ukryć, że jest on postacią dość zaawansowaną pod kątem mechaniki, rozważając to oczywiście w kontekście innych bohaterów uniwersum ligi. Trochę już rozwodziłem się nad bohaterem przy okazji innego odcinka top listy, a mianowicie top 10 najtrudniejszych postaci w LoLu. To w zasadzie pod kątem tego materiału nie ma aż tak dużo więcej do powiedzenia. Grając Azirem musimy dobrze wyczuć nasze combo i prawdopodobnie po pierwszych kilku grach będziesz miał wrażenie, że jesteś najgorszym graczem ligi. To po kilkudziesięciu meczach staniesz się potencjałem do kierowania twojej drużyny na rankeda. Dobry Azir potrafi fenomenalnie manewrować sobą i żołnierzami w taki sposób, aby zadać jak największe obrażenia. Do tego ultimate, który nie jest aż tak prosty w obsłudze. Raz w życiu miałem okazję grać z mainerem Azira z wysokiego diamentu i co tutaj dużo mówić. Mogę to skwitować jednym prostym słowem. Gziomek, pozamiatał. Wyprzedzam kataklizm o krok. Numer 8. Ryze. Bohater jest silny. Bardzo silny. Cholera, to chyba jedna z najsilniejszych postaci samych w sobie. Pierwszy Ryze był bardzo silny, torpedował przeciwnika umiejętnościami i leczył się przy tym od cholery. Drugi Ryze natomiast, mówię oczywiście pod kątem reworków, również nie ustępował staremu, a i mam wrażenie, że był jeszcze trochę silniejszy. Aktualny z kolei, cóż, trochę inny ultimate, ale podstawy zostały takie same. Postać z każdym kolejnym zakupionym w sklepie przedmiotem staje się silniejsza. Nie dość, że ma on swoją snerującą klatkę, to jego umiejętności zadają jeszcze przysłowiowe tons of damage. A w dodatku ma tarczę i często bywa może nie tankiem, ale dość wytrzymałą postacią. W zasadzie moim skromnym zdaniem i nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzicie, teleport Ryze'a mógł być trochę takim żartem ze strony Riotu, gdyż bohater w zasadzie nie potrzebuje solidnie ofensywnej superumiejętności, gdyż w zasadzie wystarczają mu 3 zwykłe skille. Nie jest to również w mojej opinii przypadek, że Faker uważany za boga nie tylko midlane'u, ale całej gry, był znany również po części z jego niemierzalnego skilla w grze Ryze'em. Numer 7. Draven. Nie bez pardonu mówi się: witam w League of Draven. Większość AD Carry jest w stanie mocno kierować grę dopiero w późnej fazie gry lub złożywszy co najmniej 2 przedmioty, ale nie Draven. Na początku ciężko przyzwyczaić się do łapania toporów, jednak po godzinach gry da się do tego przyzwyczaić. Wiele osób tworzących materiały na YouTubie czy ogólnie interesujące się tematyką Ligi Legend uważa, że Draven zawsze jest w mecie pod jednym warunkiem, że mamy go dobrze ogranego. To ten typ AD Carry, który jest w stanie sam pokierować dolną aleję, często również samą grę. Dobry pozycjonik w teamfightach, ogarnięcie mechaniki łapania toporów i zależności jego umiejętności daje mainerowi tej postaci solidne narzędzie do kierowania gier.
twoja wola, moje dłonie. Numer 6. Lee Sin. Postać, za którą Riot Games, delikatnie mówiąc, chyba po prostu nie przepada. Ostatnimi czasy nic, tylko nerfy i nerfy, tak aby postać była jak najmniej graną. Tak się jednak nie dzieje ze względu na to, że Lee Sin jest kolejną z postaci, jak ja to określam, easy to learn, hard to master. Jako niedoświadczony Lee Sin można czerpać profity z tego, jak bohater jest silny sam w sobie, bez robienia inseków czy innych mechanicznych zagrywek. To z kolei gracz one-trickujący ślepego mnicha, znający dobrze jego mechanikę, ma w ręku jedno z lepszych narzędzi do wczesnego wpływania na grę, wykonywania dobrych ganków i counter-junglowania przeciwnika. Jakby tego było mało, mnich może dobrym kopem podrzucić sporą liczbę przeciwników, co daje niezwykle dużą przewagę w teamfajcie, jak na postać tak silną we wczesnej fazie gry. Na dodatek, jakby tego było mało, ma on potencjalną możliwość za pomocą kombinacji umiejętności i wardów na wykopanie w stronę sojuszniczej drużyny któregoś z Kerry, co może skończyć się oczywiście niezbyt przyjemnie dla Lee Sina, ale co w zasadzie, jeżeli nasi sojusznicy ogarną, co się dzieje, może dla nas wygrać teamfight. To w zasadzie również ze względu na tyle możliwości Lee Sin jest powszechnie, również przeze mnie uważany za jedną z najtrudniejszych postaci w League of Legends. Przemoc rozwiązuje wszystkie problemy. Numer 5. Katarina, albo jak ja to lubię mówić, Katarina. Postać, która jest istnym potworem. W teamfajcie, jeżeli na wstępie nie dostanie jakiegoś CC-ka, sama jest w stanie rozerwać przeciwną drużynę w drobny mak. Też w zasadzie mam wrażenie, że z tego prostego względu jest tylu mainerów Katariny, od dolnych szczebli rankingowych do najwyższych. Katarina jednak zależy w dużej mierze od naszej świadomości, położenia sztyletu oraz miejsca, w którym upadnie z Q, szybkich resetów i ogarnięcia, gdzie lub do kogo mamy skoczyć, aby ten reset otrzymać. Tak jak już o tym mówimy, wydaje się to niezwykle trudne, jednak gdy już wymasterujemy te mechaniczne umiejętności, robimy to automatycznie i daje nam to ogromną przewagę w teamfightach. Katarina to jedna z tych postaci, które nie zawsze są w mecie, ale jeżeli jesteś solidnym jej mainerem, to będziesz dobrze sobie nią radził, zarówno w goldzie czy w diamencie. Sam byłem mainerem Katariny od w zasadzie końca drugiego sezonu do początku czwartego. Wtedy jeszcze polegała ona trochę na innej mechanice, nie ukrywajmy, prostszej, jednak sam feeling i cel bohaterki pozostał niezmienny. Bój się zabójczyni bez mistrza. Numer 4. Akali. Postać, która niedawno dostała reworka. Jeszcze przed nim była ona niezwykle silną postacią, która po 6 poziomie była w stanie wysolować prawie każdą przeciwną postać, a w late game skakała po przeciwnikach jak szalona, wysyłając z szarym ekranem na platformę kogo popadnie. Po reworku nadal jest silną postacią, moim skromnym zdaniem silniejszą niż była wcześniej. Dostała dobry sustain na linii, gdzie ma większy potencjał do utrzymania się na niej, zamiast być postacią, która robi cokolwiek dopiero po 6 poziomie. Jej możliwość skrywania się w dymie, która pozwala uniknąć nie tylko wzroku wrogich bohaterów, a nawet wież, daje jej sporo potencjału do ogrania przeciwników. Również fakt, że z czasem krąg zmienia swój kształt, prowadzi do wypracowania pewnego wyczucia naszego umiejscowienia w nim. I to, co jest w bohaterce najważniejsze, czyli mobilność. 2 nieodnawiające się skoki super umiejętności zamiast 3, gdzie zmniejszenie liczby w swoisty sposób zrekompensowano możliwym doskoczeniem z 3 umiejętności bohaterki. Akali jest niezwykle silną postacią samą w sobie, gdyż ja, będąc totalnym laikiem tej postaci, pikując ją 2 czy 3 razy po jej reworku, byłem zaskoczony, jak bardzo jest ona silna w moich niedoświadczonych w graniu nią rękach. Śmierć jest niczym wiatr, zawsze u mego boku. Numer 3. Yasuo. Postać, której nienawidzi, myślę, że śmiało można powiedzieć, 90% graczy League Legend. Z prostej przyczyny. Jest on po prostu za silny. Dajcie mi skończyć, zanim w komentarzach zaczniecie pisać, że po prostu jestem nabem i nie umiem go skontrolować. Początki z bohaterem są trudne. Stąd też typika Yasuo maina określa się jako gracza brązu, który co grę robi staty 0-15. Po części jest to prawda, gdyż tacy gracze oczywiście się znajdą, jednak mamy tutaj również drugą stronę medalu, a graczy OTP Yasuo, którzy robią iście niesamowite rzeczy. Myślę, że typika Yasuo main ma swoją genezę występowania w tym, że pomimo wielu aspektów czyniących go silnym, niedoświadczony lub toporny w nauce gracz nie ma wyczucia wbicia się i ucieczki z E, które jest jedną z kluczowych umiejętności. No bo jasne, Windwalla potrafi rzucić nawet mój kubek R2D2,
który nie jest dobrym graczem w League of Legends. Wracając, OTP tej postaci zna sporo komp i ma sporo narzędzi, które dają mu dużą przewagę. Brak many, pasywnie odnawiająca się tarcza, tornado wraz z ultimate'em, windwall blokujący sporą część umiejętności, czy właśnie dashowanie. I na dobrą sprawę, jak silny jest Yasuo, pokazuje fakt, że był on nawet pikowany na awardsach, a postaci tego typu raczej się unika. Nie tak wcale mała liczba graczy Yasuo w Challengerze, czy taki bardziej bliski moim widzom fakt, że nasz coroczny turniej 1v1, który miał już swoją drugą edycję w wakacje, został zakończony już drugi raz zwycięstwem mainera Yasuo. A by the way, jeżeli macie problem z grą Yasuo, to kiedyś robiłem jeszcze serię poradników i akurat był poradnik do Yasuo, właśnie gdzie wspomniana osoba była moim gościem. Jeżeli chcesz, zapraszam do obejrzenia. Niewidzialne ostrze niesie śmierć. Numer 2. Zed. Na drugim miejscu znalazł się Mistrz Zakonu Cieni. Zed jest jedną z tych postaci, które najlepiej się ogląda ze względu na ogromny kill potential oraz możliwości, jakie daje manewrowanie pomiędzy dwoma cieniami, czy to tego rzuconego z W, czy z super umiejętności. Dobrego Zeda bardzo trudno zgankować, trafić z umiejętności zawierającej efekt kontroli tłumu, czy ogólnie ograć mechanicznie, gdyż ta właśnie postać należy do tych, które ja określam jako easy to learn, hard to master. Kilkukrotnie zdarzyło mi się grać z dobrym Zedem i w zasadzie gra nim wydaje się niezwykle prosta, ale tak nie jest. Ogarnięcie mechaniki połączonej ze świadomością położenia cieni oraz obrażeń, które zadamy, wymaga wielu godzin gry postacią. Nie zrozumcie mnie źle, ale nie jest aż tak trudno być dobrym Zedem, ale żeby być świetnym Zedem, to trzeba nim sporo pograć. Niegdyś złamana broń może zostać wykuta na nowo. Numer 1. Riven. Nie byłbym w stanie w zasadzie wymienić, myślę, 1/4 komp na tej postaci. Jest to chyba bohaterka, która ma najwięcej mechanik w tej grze i bardzo często mainerzy nawet nie wiedzą, że przy konkretnych kombinacjach umiejętności możemy chociażby zresetować sobie dany konkretny autoatak. Riven jest jedną z tych bohaterek, które są silne same w sobie, nie ukrywajmy, ale wymasterowana mechanicznie Riven jest istnym koszmarem do grania naprzeciwko. Pomimo wszelkich pomówień jest ona dobra w teamfightach, gdyż jej umiejętności poza tarczą zadają obrażenia obszarowe. Dawno, dawno temu, w sezonie 3, jak grałem jeszcze w LoL'a dla rangi, po to aby stać się w zasadzie lepszym graczem, miałem jednego Andrzeja wśród swoich znajomych i nie żartuję, po prostu miał na imię Andrzej, który grał właśnie tą postacią głównie. I grał on niezwykle dobrze. Zazwyczaj graliśmy zwykłe normale albo drafty, w których był w stanie zrobić nawet na linii 3-1. I nie zwykł on grać rankedów. Trzeci sezon dla mnie i moich znajomych był tym, w którym staraliśmy się najbardziej o rangę. Nie udało się wbić Silvera do Platyny, a grałem sporo, natomiast Andrzej, jak stwierdzał, że za bardzo mu odskoczyliśmy, grał kilka gierek i po prostu nas doganiał, gdzie w trzecim sezonie zagrał on chyba 10 razy rankedów mniej ode mnie, a skończył w diamencie. A też zaczynał od Silvera. Ten przykład pokazuje, jak silną postacią w dobrych rękach jest Divenka. Na zakończenie, moi drodzy, chciałem zwrócić uwagę na pewien fakt. Otóż połowa oglądających moje materiały nie ma subskrypcji na kanale, a po stalkowaniu... Tak, stalkowałem swoich widzów. Widzę, że te osoby bez suba w miarę często oglądają moje materiały, więc jeżeli je oglądasz i je lubisz i uważasz je przede wszystkim za ciekawe, to już zostaw tego suba i dzwonka, a uczynisz mnie szczęśliwszym człowiekiem. Plus, bo też tak do mnie ludzie na Facebooku piszą, że ej, materiały robisz fajne, a tak mało przy nich łapek masz. O nie, wyszedłem na hipokrytę, przecież sam robiłem vloga o tym, dlaczego nie proszę o łapki i suby. Rzekł, przewidując komentarze po obejrzeniu tej części materiału. No tak, ale to chodziło o to, dlaczego nie mówię o tym 3 razy na filmie i nie mówię ci łapki i subuj, bo jak nie, to... To nie. Tym bardziej, że ostatnio trochę się bawiłem analyzerem googlowym i przeraziła mnie ta liczba osób bez suba. No bo z tego miejsca mogę was zapewnić, że na tym kanale będą wychodziły tylko dobre treści. Także wracając, czy może według was są lepsze postacie do bycia OTP? Dajcie, moi drodzy, znać w komentarzach, czekam na wasze opinie, żeby je poczytać. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia i do następnego materiału. Cześć! I just see myself.